Cześć, witam Was wszystkich w warsztacie Mebla Twojego Pomysłu. Przed nami kolejna realizacja, tym razem zajmę się tym oto stołem. Mam tutaj do wykonania blaty. Te blaty, które są w tym momencie, te stare blaty są w takim stanie, że padła decyzja, że tutaj się nimi zajmować nie będziemy. Wykonam blaty z drewna bukowego. Blaty będą rozsuwane, a po środku będą dwie wkładki, które będą powiększały nam całą powierzchnię tego stołu, tego blatu. Jeśli chodzi o rysunek drewna, tutaj się tym za bardzo przejmować nie będę, bo będzie najprawdopodobniej użyta tutaj farba kryjąca, więc nie będę na to zwracał uwagi. Pracę oczywiście zaczynamy od rozkroju surowej tarcicy bukowej na pile formatowej, później przechodzimy na wyrówniarko grubościówkę, piła taśmowa, na której będzie nadany kształt, czyli to zaokrąglenie, szlifierka i chyba, słuchajcie, tyle. Zapraszam Was do obejrzenia, bierzemy się do pracy.
Na samym początku miałem, słuchajcie, plan taki, żeby najpierw zrobić klejonki na półokrągłe blaty. Promień blatu to około 55 cm, dlatego mam podzielone klejonki na dwie sztuki. Chciałem je przepuścić przez grubościówkę, uzyskać odpowiednią grubość, skleić i wrzucić w prasę. Podczas klejenia chciałem zająć się dopiero pracą nad tymi środkowymi elementami. I słuchajcie, dosłownie chwilę przed obrabianiem na grubościówce tych klejonek przypomniałem sobie o bardzo ważnej rzeczy, że te środkowe elementy i półokrągłe blaty muszą być tej samej grubości. Gdyby się okazało, że pokleiłbym te klejonki i już bym miał powyżej 40 wszystko centymetrów, zrobiłbym kolejne klejonki na te środkowe elementy i tam musiałbym zejść z grubością poniżej tego, co osiągnąłem na te blaty, na tych klejonkach, to by się okazało, że mam, słuchajcie, problem i no byłyby różne grubości, nic by nie pasowało do siebie. Dobrze, że sobie o tym przypomniałem, zmieniłem kolejność i jak widzieliście, zacząłem robić od razu, jeszcze przed obrabianiem właśnie tych elementów, zacząłem robić te środkowe elementy wkładki. Klejonki już mam praktycznie rzecz biorąc gotowe, wszystkie elementy właściwie do złożenia już są gotowe. Teraz trzeba wszystko przepuścić przez grubościówkę, będzie na każdym elemencie ta sama grubość ustawiona. Słuchajcie, miałem chwilę czasu, żeby wykombinować sobie stolik jakiś pomocniczy do cięcia blatów półokrągłych na pile taśmowej. Dosłownie na szybko, w ciągu paru chwil gdzieś znalazłem jakąś starą płytę, podłożyłem nogę, gdzieś docisnąłem ściskiem. Jest i mam nadzieję, że się przyda i będzie mi to łatwiej zrobić. Zastanawiam się tylko nad jedną rzeczą, w jaki sposób przymocować blat do tego stolika, tak żeby to wszystko wyszło idealnie równe i żeby wyszło prosto. Mam jakiś pomysł, ale Wy może macie jakieś swoje patenty, których używacie i są dobre. Jeśli macie, to bardzo proszę w komentarzach, żebyście napisali. Słuchajcie, zostało wrzucenie wszystkiego w grubościówkę, cięcie, formatowanie i będzie wszystko gotowe. Jedziemy dalej.